Halo, halo, cześć wszystkim, z tej strony jako Hobitko. Dzisiaj jesteśmy na starcie pierwszego etapu E-Tour de Pologne, E-Orlen Tour de Pologne na Zwifcie. Czesław Lang wraz z Eurosport i Zwift Polska zorganizowali wyścig, E-wyścig. Dzisiaj pierwszy etap był 9 maja na trasie w Richmond, gdzie w 2015 roku Peter Sagan odniósł swój pierwszy triumf. No to co, startujemy na liście startowej czołówka polskiego Zwifta ze Steve'u na czele. Niestety komentatorzy nie do końca znają jakby przegląd wszystkich zawodników startujących w naszej lidze. Darek Baranowski w miarę ogarnia, wiadomo, ściga się u nas. Jednak myślę, że ktoś bezpośrednio ze środowiska przydałby się wśród komentatorów. Jak widać, start mega mocny. Poszedłem od startu praktycznie pierwszy, bo chciałem po prostu zerwać tych zawodników, którzy nie byli przygotowani na tak mocny zaciąg. No i się trochę przeliczyłem, bo myślałem, że zaraz po tym moim 15-sekundowym w zaciągu, że tak powiem, trochę tempo będzie mniejsze. No a jedziemy cały czas tutaj w ponad 5 watów na kilogram już pierwszą minutę, więc start był mega mocny. W ogóle pierwsze okrążenie, jak sprawdziłem potem na Strawie, 19:40 coś, to jest 180 czas na tym okrążeniu. Ponad 4,7 wata na kilogram pierwsze okrążenie, a potem jeszcze było kolejne, więc naprawdę było mocno. Tutaj pozwoliłem sobie przyspieszyć, no bo nie ma co zanudzać, tak? Szanujmy swój czas nawzajem. Dzisiaj zbytnio nic nie działo, grupa się układała, tam chłopaki niektórzy skakali, ale jak wiadomo w Zwifcie skakanie no niezbyt jest na płaskim odcinku opłacalne, no bo blob, po prostu grupa dochodzi, draft jest zbyt mocny, żeby odejść na płaskim. Kto jest na liście startowej? Wojciech Pszczelarski, Przemek Niemiec, Patryk Stosz, Kamil Gradek, no naprawdę śmietanka. Poza tym z community polskiego, no to Waldemar Martz, Tomek Klot, Stu, więc no czołówka naprawdę mocna, widać cały czas jedziemy, u mnie to jest granica zielonej i żółtej strefy. Mamy 5,5 km, a prędkość widać 54 km na godzinę. Próbowałem trochę tętno uspokoić, bo było dosyć wysokie, ale to było spowodowane przez stres, bo jednak wyścig no dość hucznie reklamowany w mediach na Eurosporcie razem z całą transmisją i otoczką, więc troszkę motylki były przed startem w brzuchu, bo wiem w jakiej jestem dyspozycji i po prostu chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Zapomniałem jeszcze, Norbert Banaszek był. Bracie Banaszkowie chyba obydwoje jechali. Nie mam pewności. Tutaj 8 km, zaczynamy pierwszy zjazd. Ja troszkę przespałem, więc teraz jeszcze chwilę przed zjazdem postanowiłem się przebić do przodu. W ogóle jak widzicie, jadę na balkonie, bo temperatura dzisiaj ponad 20 stopni, więc w pokoju można by się było naprawdę udusić. Nie byłoby to zbyt przyjemne. Troszkę tutaj zapałkę spaliłem niepotrzebnie, tak zbyt mocno, ale może gdyby nie to, mógłbym zostać w tej grupie z tyłu. Tutaj na zjeździe puszczam korby, bo jeśli wiecie lub nie wiecie, jeśli jedziecie ponad 58 km na godzinę na Zwifcie, na zjeździe większym niż, znaczy mniejszym niż 3%, to wasz awatar składa się w pozycję super, tak?
czyli kładzie się na ramę po prostu, no jest to najbardziej aerodynamiczna pozycja w Zwifcie. Przed startem udało mi się zdobyć Power Up Aero, którego no powiem wam, że szczerze zapomniałem o nim i użyłem go zbyt późno, co zobaczycie sami. Dobrze, zaraz zaczynamy pierwszy podjazd pod Libby Hill. Tutaj przebijam się do przodu. Na początku tego podjazdu chcemy być tak w około pierwszej 30. Tutaj zaczyna się premia kom. W około 30 koła chcemy być, nawet wyżej nieco. Bo na tych zakrętach grupa się mega rozciąga. Naprawdę się rozciąga mocno. No, Stu, nasz kolega tutaj, poszedł od początku podjazdu mocniutko. Kamil, Gradek, Przemek, Niemiec. Jadę teraz na 7 pozycji. Ten, no, wchodzi na wyższe obroty. No i zaczynamy. Bruki na Libby Hill. 500 watów. Założenie miałem jedno, po prostu jechać wszystko na tych podjazdach. Wszystko, ale na tyle się oszczędzać pomiędzy podjazdami i równocześnie na tych podjazdach też nie spalać się całkowicie, żeby utrzymać się tej pierwszej grupy, bo wiedziałem, że odjazdu zbytnio jakiegoś nie będzie. Tutaj Stu trochę odjechał na 5-6 sekund. On miał 1.01, my mieliśmy 1.11, ale to zaraz się zjedzie. Tutaj też chwilę puściłem korby. Teraz podjazd na 23 ulicę. Zakręt w prawo i ścianka, na której zaatakował Peter Sagan. Po bruku, krótka przerwa po Libby Hill i ta chopka naprawdę dzieli, jeśli ktoś się szybko nie zregeneruje, ale jakoś udało mi się szybko oczyścić nogi z laktatu i utrzymać się z tą pierwszą grupką tutaj, jak zresztą na całej trasie potem. Dalej jedziemy, ostatnie 1,5 kilometra to lekki podjazd. Widać już, jak grupka jest mocno przerzedzona. Troszkę wstaję w korby, żeby wyprostować nogi. No, pozycja na trenerze nie jest najwygodniejszą, więc trzeba tą pozycję dosyć często zmieniać, prostować nogi, dawać popracować innym mięśniom. W tym momencie ta grupka pierwsza liczy, myślę, że około 20 zawodników, coś takiego, nie mam pewności. Tutaj już przyspieszyłem, więc ciężko mi to będzie sprawdzić. No generalnie drugie okrążenie było już bardzo spokojne. Praktycznie całe przejechane w strefie tlenowej. Dużo piłem, co widać na załączonym obrazku. Chłodziłem organizm, jak się tylko dało. Nagrałem Instastory, więc było dosyć luźno. Próbowałem jak najbardziej się oszczędzać, co potem zaskutkowało tym, że miałem najniższe waty na kilogram w pierwszej dziesiątce. Wszyscy mieli okolice 4,7, 4,8, nawet 5,1, jak Przemek Niemiec, który był troszkę dalej, co prawda, ale mi się udało dojechać na metę z
ze średnią 4,4 W na kilogram. Więc ta ekonomia jazdy moja na drifcie jest na dobrym poziomie, z czego jestem zadowolony, no bo jednak można jechać mniej się męcząc i czerpiąc więcej radości z tego, co się robi, bo nie wypływa się flaków przysłowiowych po prostu cały czas, tylko można trochę odetchnąć i przycisnąć tam, gdzie jest to potrzebne, tak jak teraz na drugim podjeździe na Libby Hill. Power-upy poszły w grę, piórka moim zdaniem trochę za wcześnie mogły być użyte tam na zakrętach, na bruku, gdzie jest trochę stromiej i można tą grupę bardziej rozciągnąć, chyba że były użyte po prostu dlatego, że ktoś nie mógł już utrzymać koła. Ale myślę, że zawodnik jak Wojciech Pszczelarski jednak koło na takiej hopce ze swoją mocą no jest w stanie utrzymać, a power up mógł się przydać na późniejszym etapie. Założenie było jedno, do pożygu albo wcale, po prostu utrzymać się tej grupy za wszelką cenę. Mówię, że ostatni wyścig w Innsbrucku pojechałem dobrze do ostatniego podjazdu, gdzie zacząłem jechać swoim tempem, zamiast kurczowo trzymać tej grupy i po prostu jechać carpe diem. A nóż widelec, udałoby się z nimi utrzymać jak najdłużej i po prostu zrobić lepszy wynik niż 38 miejsce. Więc tutaj po prostu jechałem, ile fabryka dała, żeby się z nimi utrzymać. Jak widać, na szczycie podjazdu nie było chwili odpoczynku, trzeba było cały czas kręcić, bo grupa się bardzo rozciągnęła. Jeszcze mały sprint przed rozpoczęciem zjazdu. Ani momentu nie było wytchnienia praktycznie. Cały czas tutaj musiałem spawać. Już w tym momencie byłem bardzo zmęczony, naprawdę. Już poprzednie okrążenie plus teraz ten Libby Hill dał mi się we znaki. Zaczynamy drugi podjazd na 23 ulicę, gdzie zaatakował Peter Sagan. No i tą hopkę już praktycznie trzeba było przesprintować, a zaraz z lewej strony wyskoczy Stu, który od tego momentu praktycznie do samej mety pojechał solo. Nie wiem w sumie, co się tam dalej dokładnie działo chwilę przed metą, ale z tego co wiem, to wygrał i miał przewagę. Już chwilkę sprawdzę, a nie sprawdzę, mam wyłączonego Rift Power, ale komentatorzy po prostu byli oszołomieni nieco jego mocą. Nie tylko komentatorzy, bo my też. No i co, zaczynam ostatni podjazd do mety. Tutaj praktycznie od tego momentu udało mi się przeskoczyć tylko jedną pozycję. Jadę teraz 12, skończyłem 11. Już miałem serdecznie dość tego wyścigu, byłem ugotowany, ale założenie dopełnione, zrealizowane. Dojechałem praktycznie z czołową grupką, co prawda z 20-sekundową stratą do zwycięzcy, ale w takiej obsadzie myślę, że to wynik całkiem dobry. W tym momencie jadę naprawdę wszystko co było pod nogą i ledwo jadę te 380 W. Tutaj jeszcze Wojtka Pszczolarskiego wyprzedzam. Ostatni zakręt w lewo, kończy się hopka i to, o czym mówiłem, miałem power-upa aero i zamiast go użyć nieco wcześniej, żeby się utrzymać za wszelką cenę z czołówką, no zostawiłem go na koniec, to znaczy w sumie szczerze o nim zapomniałem. No i przypomniałem sobie o nim 250 metrów przed metą, gdzie już było praktycznie po ptokach przysłowiowych.
no, użyłem go, żeby po prostu, żeby go użyć, dojechać do tej mety. Już wiedziałem, że Wojtek do mnie nie dojedzie raczej i że kolejnego zawodnika przede mną też nie dogonię, ale jeszcze wstałem w korby, dokręciłem, ale nie na za długo, już ostatnie metry przed metą odpuściłem, dotoczyłem się. No i co, za tydzień kolejna okazja do e-ścigania, tym razem Innsbruck Ring z finałem na Innsbruck.com. No też będzie ciekawy wyścig, jednak myślę, że trasa nieco mniej sprzyjająca moim możliwościom. Długi podjazd na końcówce. No to co, zapraszam Was wszystkich do e-rywalizacji i polecam każdemu taką formę rozrywki, pomimo że pogoda za oknem świetna. Można się fajnie pobawić. Dzięki za oglądanie. Cześć.